Siema ludzie, to ja Dox. Nowy odcinek, tutaj zagrajmy w Pokémon Diamond. W tym odcinku zamierzam się zająć Celestic Town, który zostawiłem w poprzednim odcinku, po długiej drodze do niego. Oczywiście pomiędzy tymi odcinkami minęło kilka dni dosyć, ponieważ aż trzy i w tej luce zdążyłem wyegzbić mojego kochanego Luxio do Luxray'a do czystego poziomu i Ponite też zmaksowałem czysty poziom. Oczywiście wziąłem mojego Bidoffa i raz czy tam dwa razy użyłem go w walce i tam nawet więcej. Co ja miałem zrobić, babka? I tak, mamy do zrobienia teraz tak. Mieliśmy pokonać tego Noba tu stoi. Więc co? Co mamy zrobić? Walczmy! Zobaczmy co on nam pokaże. Wypróbujmy nowe zdolności na moich Pokémonów, które mam i nie zamierzam ich, nie zawaham się ich użyć. Beautyfly VS Ponitan 25 level VS Free Pretty 450, jak się czytało? 50 czy takiego nie. VS Spin nie jest dobrym dosyć atakiem. Chociaż ja nie wiem, to jest jeden z tych wszystkich, ale chociaż działa nieźle, stomp. Gust. To nie zadziała dobrze. Tu zdeptałem Beautyfly'a. Ale Fire Spin działa kilka razy, więc dlatego ja go lubię. Zobaczmy takedown. Dzieje się już ten atak wiele razy, więc... Ale co działa najgorsze, że uzdrawia się Morning Sun. Ale oczywiście to nie jest... Coś tam... Cały czas będzie go podpalało za pomocą... Fire Spin, ale to nie jest jeszcze powód do dumy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ten atak nie zadziała na mnie w ogóle, ponieważ trawiast nie działa dobrze na ognisty stomp. Mógłbym użyć 37 poziomowego Staropora, to już jest śmieszne praktycznie, ponieważ on by go zniszczył powoli. Krogunk, Pokémon typu innego. Jak Luxray się trochę wykaże, ponieważ jest Luxrayem, zobaczmy. Na co go stać teraz? Chociaż nie ma nowych ataków za bardzo. Ale posiada już... Nie, posiada nowy atak. Swagger. Który maksuje atak, ale wolę jednak uderzać. Ale wypróbujmy ten atak. Oczywiście to działa tak, że jeszcze tego daje Confist. Dobrze, mamy szczęście. Faint atak, to teraz mamy pecha. Nieraz jest tak, że szczęście nam daje takie coś, że zadziała ten atak dobrze na niego. Ale niestety nie zawsze. Na przykład jak ja walczyłem z liderem sali w Pastorii, tym wodnym liderem, to działało to bardzo dobrze, ponieważ mogłem zmieć z powierzchni ziemi... Dobra, wynocha mi stąd. Babcia, gadamy. Tak, tak. Możemy zwiedzić ruiny Celestic.
Specialistic Town, chociaż to nie jest zbyt... ciekawe? Tak. Three. Czyli dostałem HM Surf. Pięknie. Dzięki temu... Herthong. Więc dzięki temu, że zdobyłem temu hajcem, mogę nauczyć... Wyłany orej pole. Cyrus. Co on na mnie chce? Aha, już wiem, kto jest Cyrus, przypomniałem sobie. Dobra, co ja chciałem? Nauczyć HM3 jednego z moich poków. I to będzie kolejny HM dla oczywiście Bibelela. Ponieważ nie chcę... Czy chociaż? Tak. Nie chcę go uczyć tego ataku praktycznie. Praktycznie mogę nauczyć tego ataku jeszcze kochaną moją... Mogę atakować tego Floyd Sylpha, ale zastąpię mu atak Water Gun Surfem, bo ponieważ nie za bardzo ten atak dobry jest. Za to Surf już trochę bardziej daje sobie. Więc tak, nie mogę jeszcze pływać, więc muszę się zmierzyć z liderem Herthong. Ale ja to dlatego wyruszam fly. Mogę tutaj się dolecę tutaj spokojnie sobie i zmierzę się jakby co z liderką. Nie ma problemu, to nie jest wielki problem. Dlaczego tu liderki nie było? Nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że niedługo muszę się wybrać na Stalową Wyspę. Ale o tym już później. Czy to teraz, czy to było za... Czy to będzie za 20 odcinków? Dowiemy się tego w przyszłości. To be continued! Jest już tam... Tutaj podobno... Ja sobie przypominam, to nie było tutaj gdzie... Trenerki, liderki. Teraz jest? Jest już! Więc mogę się z nią zmierzyć. Question... 3 plus 5 plus 7 is... 8 plus 7... 8 plus 7 to jest 15. 15 to jest na samym końcu. Ty, dobre. Nie z matematyką. Correct. Fajna, fajna sala, kocham takie sale. A tu? To jest trudne. 40. Nie, 50 może, czekaj. Nie, 30 plus 10. 40! Wow, mogę się pomylić. To tu tutaj mam wejść? Tam, wyjdę. Walczyć, ale... Dobra. Correct! To jest tak, że chyba nie będę musiał w ogóle walczyć z żadnymi... przeciwnikami. Tylko powiedzieć dobrze. Three times three. 3 × 13. 39. Chyba tak.
Tak sądzę przynajmniej. Jeśli to jest trudne. To... Correct! Don't cry. Ta normalnie sala mnie rozjebuje. Totalnie. Matematyki uczą, nie. This room answer. Piętnaście było w którym w trzecim? Jezus. Znalazłem ją i będę z nią walczył. Proszę bardzo. Będę miał kolejną odznakę. To już piątą z kolei. Się nią, ją pokonam. Czas na walkę z jej trzema pokonami, którymi są... Dream Flim. Oczywiście. Pokemony dosyć silne. Ponieważ powyżej mojego levela. Ale damy radę. Czy damy radę? Tak, damy radę. Fire Spin. Zacznijmy od uderzenia jakiegoś ataku, który będzie potem działał przez jakiś czas. Może jeszcze tak... Nie no, tak jeszcze bym zdziałał na niego. Oczywiście Drifloon nie lubi Luxray'a. Na pewno nie lubi go. Jeśli dobrze pomyślę, to Luxray powinien sobie poradzić z Drifloon. Raz, dwa. Gust. No dobra, tam Gust sam nie zadziała na niego. No efekt. Prawie... Praktycznie no. No, not very effective. Not very effective. Drifloon powinien... Duchowy wiatr. To zabolało. Ale teraz coś ode mnie. Shockwave. Kill him. Praktycznie nie zabiło go, ale... jeszcze mogę się pochwalić Floyd Selfem, który ma dosyć fajny atak, który trochę ci namiesza. Jeśli tylko trafi. Przypomnę sobie, czy może trafić. Ten atak jest straszny, bo to jest... Ale oczywiście, ciekawe co powiedzą na ten atak. After match. Dobre. Czas na... Luxray. Wyszło trzy pokemony, ale jeden załatwił całą sprawę. Miss Magus. Czas sprawdzić, co ty potrafisz w ogóle. Confus Ray. Tak, podsłania czekowa temu. Ale oczywiście może będzie tak, że Flojce trafi. Może. Nie jest zawsze może wate. Może jest szerokie i głębokie. Psycho Beam. Oj, to może zapić. Flay Sylfa. Teraz. A porządnie. Oczywiście i zrobiło to. Co ja jeszcze mam Pokemona, który potrafi użyć jakiegoś ataku typu mrok. Staraptor. Pokaż mi swoje ataki. Zmierzmy się. Musiała na takedown. To jest normalny tylko. Dzień dobry. Fu. To jest typ normalny. Ale to close combat zadziała chyba. Czy chcesz przypomnieć, taki działał na mnie z... Magius. Inaczej nie dowiem się i nie będę wiedział. Dosyć szybko. Tym walczący nie działa też, także nie działa, ale plak może? Psycho Beam, uderzenie z psychicznego ataku trochę zadziała na mojego Staraptora, ale nie za bardzo. A pluk z nami z Magiusa? No, dosyć efektywnie. Ale oczywiście
Jeszcze podkryliśmy Citrus Berry. No więc jeszcze jedno uderzenie z pluk załatwi sprawę. Jeśli nie będzie krytyka z psycho, boom. Oczywiście nie. A ja za to nie lubię z Magusów. I właśnie je wykończyłem. Żegnam. Staraptor. Dobry. Exp. Genga. Jeden cios. Czy Grotul, Luxray? Grotul czy Luxray? Luxray czy Grotul? On nie zostanie jaki jest. Muszę też po nim poradzić. Z wrogiem, jakim jest Gengar. Gengar Fly. Ja użyję je Fly. Ty użyjesz Spite. Ja użyję Fly. Czyli nie będziesz mógł używać żadnych ataków typu, które by mnie zastraszyły. Spite nie działa. Nie będziesz im zmniejszał PP. Jak zadziała na ciebie mój Fly? Prawie już iż... Niestety on użył Hyper Potiona i zregenerował swoje całe HP. Ja za to pokazałem, że potrafię jeszcze raz podlecieć do góry i jeszcze raz uderzyć kochanego Gengara. Fly, Staraptor, niestety. Bywa. Na jakiś czas trzeba nie trafić, ale teraz trafię raczej, tak sądzę. Chyba najgorsze jest to, że teraz będzie confused, może nie trafić. I może także nie wlecieć do góry. Też to bywa i to jest bardzo denerwujące. Poison Jab. Teraz trafi. Dobre. Szybko się odczęsuje z Confuzji, więc jest dosyć dobrym Pokemonem. No i oczywiście Gengar został krytycznego w mordę i tyle. Po Gengarze. Staraptor dostał kolejną dawkę expa i dostał prawie 38 poziom. A chciałbym. I oczywiście pokonałem kolejnego lidera. I dostanę... Gym... Relic Mage. Oczywiście, to były Pokemon duchy. Mogę wziąć teraz już Surf. Dostałem jeszcze Team 65, który zwał się Shadow Claw. Oczywiście, mogę się już wydostać spokojnie. Nie mogę być spokojnie, tak? Co za chamstwo? Fajnie się zjeżdża. Zjeżdżamy co na dół. No praktycznie nie wiem, czy można tak robić. Tak się fajnie jest, taki męczący trochę to jest. Mogę zejść. Tu jest dół, czy mi się tak zdaje? Jeszcze jedno pytanie. Tu będzie dół chyba. Już sobie spokojnie. Trzeba na samym ścieżku stanąć, żeby pojechało do góry. Więc teraz już mogę... wyjść na... Bo... gdzie mamy tutaj Cynthia? Tum, 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 tum. Bum, bum, headshot. Z Cynthią chcę porozmawiać, można, ale gadam tyle. Canalave. Cynthia nas pożegnała i... A ja pożegnam was. Nara ludzie, do następnego odcinka. W następnym odcinku zmierzymy się z kimś tam. Nie jestem pewny z kim. Ale oczywiście idziemy trochę na ślepo. Żeby było więcej jaj. I oczywiście już mam 5 badge'y. Tak, mogę używać surfa. Poza walką. Dobra, na razie. Do następnego odcinka.